witam was na kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm. Jak widzicie, brama tutaj powstaje, ale konkretniej nie widzieliśmy się w sumie parę dobrych dni, bo montaży, bo filmów miałem na zapas, a nie nagrywałem, tylko wręcz robiłem. Kuba też tutaj działał swoje, ja robiłem swoje. No i moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że kończymy wybiegi, żeby były szczelne i żeby nie było żadnych dziur i niedokończonych rzeczy na siatce. To znaczy, tutaj zrobiłem bramę, którą zaraz również wam pokażę, i tą bramę będziemy montować w dzisiejszym odcinku. Wczoraj jak ją, bo już brama jest gotowa, jak ją zamontowałem na starym słupku, jak ją uchyliłem, to słupek pękł razem z bramą. Pękł po prostu słupek, jak tą bramę otworzyłem, więc byłem zmuszony wstawić tu nowy słupek. Słupek pomalowany, słupek nowy, także fajnie zabetonowany, i tu, moi drodzy, będzie brama, która będzie właśnie wjazdem na teren wybiegu. Dlaczego? Może dlatego, że na wybiegu powstało coś nowego, ale może wam to pokażę zamiast mówić, także zapraszam. Także jesteśmy w rogu tego wybiegu, mam nadzieję, że kojarzycie, możecie zobaczyć tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tym właśnie rogu. No i tutaj wybudowaliśmy z Kubą nowy kompostownik. Kompostownik, który pomieści już pewnie nie jeden sezon, nie dwa, no ale myślę, że z trzy sezony, co? No spokojnie, da radę, jak widać na załączonym obrazku. Tak, pomieści, także zapraszam was. Został on specjalnie stworzony nawet na wjazd traktorkiem, bo jak wiecie, tam siostra ma traktorek do koszenia. Jak będzie kosić na przykład u siebie trawę, to nie ma problemu, żeby teraz wjechać nim i wycofać. I już was zapraszam tutaj, zejść trochę niżej, żeby pokazać, jak ten wjazd wygląda. Wjedziemy sobie tutaj na spokojnie, takim traktorkiem wycofamy. Jak tu sobie wjedziemy teraz, jak widzicie, to tutaj akurat Kuba wybiera ziemię, to mamy tutaj ogromny naprawdę kompostownik. Zbudowaliśmy go ze starych desk, zerowym kosztem, paliczki, wszystko, tylko kupiłem śruby, także powstał taki kompostownik. Powstał taki kompostownik, który ma, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem metrów na 4 metry, także kupa powierzchni. Kurde, ty, on jest większy od mojego pokoju chyba. No, bez kitu. Jest dobrze. Został on podzielony na dwie strefy, tutaj taka, widzicie, odrębna, i będziemy go przerzucać czy coś w razie potrzeby. Jest taki właśnie kompost do dyspozycji. Tamten kompost pozostanie tak jak jest, tyle że na razie będziemy użytkować ten. Fajnie się złożyło, brama robiona, no ale pokażę wam może bramę. A bramy mamy tutaj, i jak widzicie, brama jest koloru tego samego co palik. Będzie ona fajnie sobie na takich zawiasach. Siatkę jeszcze mam niedorobioną, bo niestety nie miałem wyższej, także będzie trzeba dorobić tutaj. Ale póki co jest fajna siateczka od dołu, ładnie zamocowana, sztywno, i taka brama właśnie uchylana w jedną stronę będzie do dyspozycji na tym wybiegu. Ja teraz właściwie biorę się za montaż tej bramy, no i będziemy działać dalej z siatką. Ale co jeszcze w dzisiejszym odcinku, to już wam tłumaczę. Także jesteśmy przy tym budynku. I w tym budynku dzisiaj, no może nie dzisiaj, bo dzisiaj nie wiem, czy zdążę, ale ma zaświecić prąd. Czy to dzisiaj, czy to jutro. I stwierdziłem, że przyda się tu prąd w końcu. Po pierwsze, jest tu magazyn słomy i no, składuję tutaj słomę i często ją przywożę i muszę zawsze tutaj, latarki oczywiście nie ma, to telefon, cyk, gdzieś kładziony i źródło światła jest. No ale trzeba z tym skończyć, więc doprowadzamy dzisiaj prąd. Mam przewód i lecimy drogą... Na powietrzną, od kurnika Silek, bo tam mamy ostatni prąd i jest to najbliżej. Dokładnie tam. I tutaj będzie sobie on drzewkami szedł do tego budynku. Jest to około 25 metrów bieżących. Kabla będzie sobie tak ładnie szło. No i moi drodzy, mam nadzieję, że pójdzie wszystko ok. Zapraszam was tutaj do budynku. Zaprezentuję wam co i jak. Więc tak, tutaj sobie wejdźmy. Tu sobie zrobiłem po pierwsze miejsce na włącznik i na jedno gniazdko. Tutaj zerknijcie, jest gniazdko, jest włącznik. No i też zapytacie, dlaczego tutaj.
Nigdzie nie jest tutaj na słupkach, nie wystaje, bo tu się manewruje często drabiną. Sam dzisiaj tu właśnie drabinę o to położyłem i stwierdziłem, że w takich miejscach będzie on zawadzał. Taki włącznik jest schowany fajnie tutaj pod ręką, u góry też, u góry dlaczego? Dlatego, że wiadomo, czasami się wodą pryska tutaj, no załóżmy te okna w dół, kurnik, dezynfekcja, więc wszystko fajnie, żeby była taka elektryka u góry. Myślałem też nad tym miejscem tutaj, bo to by było fajne też, ale tutaj jest z kolei woda i ta woda tu najpewniej zostanie i będzie dzisiaj jeszcze większy zbiornik 200 litrów, który będę dzisiaj najpewniej montował, także... Teraz, no. Także tu woda 200 litrów będzie dzisiaj montowana, bo ta 60 jest no za mała, no ona po prostu nie daje rady na tyle kura, co już mówić tu o większej jakichś ilościach, także będzie tu 200. I jeszcze wam powiem, okej, okay, jeszcze tutaj mamy jedno gniazdko, zapraszam, do kurnika i tutaj tak, tutaj mamy gniazdko, zrobiłem tu w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że tu przyjdzie sobie czasownik, tu nic nie przeszkadza, fajnie tutaj przyjdzie czasownik, będzie do góry trochę wystawał i od tego będzie dopięty tutaj gdzieś przewód szedł, no i tutaj mamy żaróweczkę. Także tak to stwierdziłem, że będzie praktycznie, żeby tutaj gniazdko było. No i właściwie to tyle, no bo idę tutaj w gniazdko. Dlaczego gniazdko, a nie włącznik? No wiadomo dlaczego, dlatego że musimy umiejscowić gdzieś ten czasownik. A przychodzić nie będę i wyłączał kurą światło, bo wiadomo jak to jest, lepiej żeby był ten czasownik. Jeszcze coś, aha, została nam jeszcze jedna rzecz, czyli taka puszka nadtynkowa, która jest umiejscowiona tam na samej górze. Jak myślisz, panie elektryk? Dobre umiejscowienie puszki? Tak, no egzamin to zda na pewno, ale zobaczymy przy montażu. No, także... Kuba to jest z zawodu elektrykiem, tak? No, tak się kształciłem. No, a dzisiaj on za kamerą, ja jako elektryk. Zobaczymy. Nie no, ogólnie biorę się za elektrykę, wiadomo, poprowadzić kabel, go umiejscowić. Oczywiście Kuba będzie jakoś towarzyszył i wspierał całe te przedsięwzięcie. Ja też chcę się nauczyć, także też chcę zrobić to własnymi siłami z pomocą Kuby. Będziemy działać, także mam nadzieję, że prąd zaświeci szybko. A was zapraszam na właśnie przedstawienie. Dobra, działamy tutaj sobie z przewodem, jak widzicie na razie puszczamy go od tej puszeczki, sobie tutaj mocuję na razie, także na spokojnie, tak myślę, o co tyle będę mocował, jedno, drugie, trzecie i tak sobie go wyprowadzamy tam, no i on tu nie przeszkadza, także super, może sobie iść, no i właśnie tak działamy, także ja nie przeszkadzam, teraz działam z elektryką, a jeszcze później wleci hydraulika, bo będzie trzeba przepiąć ten właśnie na 200, ale to już później, bo będę właśnie musiał jechać go kupić. Także widzimy się, was zapraszam do dalszego kontynuowania vloga. Powoli działam tutaj z tymi całymi przewodami, czekajcie. Kabel już doprowadzony, już wam pokazuję jak to wygląda. Kabel wychodzi sobie tam, ładnie jest tu poprowadzony właśnie, przybity, przymocowany jak widzicie. No i lecimy tutaj do puszki, w puszce mamy oczywiście specjalistów, przepraszam, bo specjalistą nie jestem, ale robię to tak jak potrafię i tak jak umiem, zgodnie z jakąś tam powiedzmy może sztuką, żeby to było w miarę bezpieczne, oczywiście to jest bezpieczne i wszystko myślę, że wygląda całkiem ok. No i już wam prezentuję jak to się tutaj sprawuje. Tu pierwsze mamy trzyżyłowy, leci sobie do gniazdka, do kurnika. Tutaj, o pięknie, tak sobie leci. Tutaj, ale to później do tego gniazdka dobrniemy. Tutaj następnie mamy dwużyłowy, leci sobie tutaj nad, ładnie go nie widać. I tutaj właśnie do żaróweczki tak wchodzi, także naprawdę fajnie. No i tu dalej lecimy z całym tutaj przyłączeniem jeszcze do włącznika, żeby to wszystko spiąć. No jak widzicie, kurzu jest masa, dlatego jak tu tylko będę miał gniazdko, to włażę tutaj z odkurzaczem. Zresztą nie wiem, czy nawet na głowie tego nie mam, całego tego kurzu. No tak, ja tak patrzę, czy ta kamera, takie dziwne kolory. No ale co, na roboczo i powiem wam, jak tylko tu gniazdko będę miał, wjeżdżam tutaj z odkurzaczem. W ogóle bardzo lubię odkurzać kurniki, że tak mogę powiedzieć. Wciąganie tych całych kurzy z rogów jest naprawdę satysfakcjonujące i lubię odkurzać kurniki.
Taka mała ciekawostka. Kabel na drzewach jest już też pociągnięty. Jeszcze nie jest wszystko podłączone w kurniku silek, bo to będę robił na koniec, jak już tu wszystko będę miał ogarnięte. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Wizualnie nie wygląda ten kabel fajnie na zewnątrz, na drzewach. No ale trudno. Przyjdą liście, totalnie tego nie będzie widać. No jesienią, zimą niestety widać. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ważne, że to będzie się spisywać, bo przyda tu się naprawdę prąd, bo będziemy mogli korzystać z wielu rzeczy, takich jak światło, właśnie odkurzacz, czy cokolwiek innego, czy nawet pisklaki, tu mieć kwokę, sztuczną kwokę, żarówkę, nie wiem, cokolwiek, no fajnie, fajnie, fajnie. Super, ja się zabieram do roboty, bo jestem daleko w polu, jeszcze muszę jechać po tą beczkę 200 litrów, ją podłączyć, spiąć kurą wodę, myślę, że będę tutaj do 22:00, mam nadzieję, że chociaż światło jakoś sobie ogarnę, chociaż... No nie wiem, jak to pójdzie, no więc widzimy się niedługo. To już niepotrzebne, a tutaj się zaświecił prąd. Jestem bardzo zadowolony, mamy godzinę 23:00 na zegarku. Skończyłem instalację elektryczną i powiem wam tak, dopiąłem swego i ogarnąłem wszystko, co elektryczne tutaj, czyli podłączenie włącznika, włącznik, który wyłącza tą żarówkę tutaj. Żarówka fajnie naprawdę tu wygląda, to jest żarówka tymczasowa oczywiście, w miarę, żeby zobaczyć co, jak to wszystko wygląda. Myślę, że pierwszy raz w takim świetle wszystko tutaj widzę i widzicie również wy. Także mamy włącznik, mamy żaróweczkę, mamy również gniazdo tam obok tego, ale niestety nie podłączone, bo nie mam pociągniętego, nie mam kabla, żeby tam pociągnąć. No ale te gniazdo to akurat nie jest zbędne, ale będę musiał to pociągnąć. Czyli pozostaje nam jedna rzecz w tym budynku do zrobienia. To znaczy wiadomo, można jeszcze pociągnąć sobie tam do garażu, żeby było światło i tak dalej, ale głównie chodziło mi o to, ale na spokojnie będziemy to kończyć, tylko przypilnujcie mnie. Także dodatkowo świeci się jeszcze ukur, czyli gniazdko właściwie, jest dokończone ukur z timerem, nastawiony czas, żarówka wkręcona, też niedocelowa, ale póki co ta co była. Także to jest zrobione, aha, jeszcze trzeba dopiąć to do tymi klipsami, jakby no wiadomo o co chodzi, do muteczkiem i przypiąć ten kabel, co jest właśnie ukur. No i ja jestem zadowolony bardzo, powiem wam, bo ogarnąłem to, ale też ogarnąłem usilek. Usilek był bardzo, bardzo taki nieład w tych kablach, łącznie z tym, że jeden kabel był trzyżyłowy i nie było, były jeden czarny, brązowy i niebieski, także uziemienie, nie wiadomo było które. Także od razu wszystko wywaliłem, gniazdko na nowo usilek zmontowałem z kablem z uziemieniem, oznaczonym oczywiście. I wszystko tak ogarnąłem, nowa puszka, wszystko wsadzone, także usilek również będziemy działać z elektryką, ale to już nie dzisiaj, bo póki co ogarnąłem, tak wiecie, gniazdko jest i wszystko, ale muszę tą lampę jutro zrobić na gniazdko, ale to już wam wytłumaczę. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mamy światło, to mogę wam pokazać, mamy również beczkę. Tą beczkę muszę zapełnić właśnie zaraz. O, tu latarka już jest mi zbędna tutaj w tych pomieszczeniach. No i tą beczkę, czekajcie, tu jeszcze mam żarówkę, tą żarówkę sobie odłożę tutaj. I tą beczkę już sobie ogarnąłem. Ona jest wyczyszczona, wykreszerowana i węże już są podłączone. Mamy tutaj 200 litrów, także starczy na trochę. Jeszcze myślałem, że nawet w przyszłości można postawić jedną na drugą, zrobić połączenie. Nawet nie mówię o tej, ale... Oj, czekajcie, bo tutaj mam wodę jeszcze tam na resztce. Nawet nie mówię o tej, ale nawet o jakiejś innej. Ale to już mówię, to jakby trzeba było, można, zawsze można takie beczki łączyć, także nie ma problemu. No jestem ciekawy, czy dobrze skleiłem te wężyki. Muszę ją teraz napełnić. I jeszcze zrobiłem, jak wiecie, tam był uszkodzony jeden ten poidełko dla kur, także ogarnąłem też to, wymieniłem im na nowe, więc mają już cały system pojenia, oświetlenia ogarnięty. Bardzo mnie to cieszy, aż muszę wam pokazać włącznik, jak to jest cudowne uczucie, że klika się i człowiek ma prąd. Naprawdę powinniśmy to docenić. Także uwaga, uwaga. W ogóle pasowałaby tu taka w sumie żółta żarówka. Cyk, 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 cyk. Mamy tutaj jeszcze jedno miejsce i to miejsce, wydaje mi się, że wiecie co, będę tworzył dla żarówki jakiejś takiej
tutaj bardziej, nad głową, właśnie w tym przedsionku, bo widzicie, tu mimo wszystko jest ciemno, czekajcie. No wiadomo, no światło tak nie dociera, o. Także będzie tutaj właśnie, myślę, że lampa jakaś tutaj, no ale będziemy działać w przyszłości. Tymczasem ja jestem mega dumny z tego, że udało mi się ten prąd dzisiaj załatwić. Napełniam teraz właściwie beczkę, żeby miały kury już z rana wodę. No i jutro kolejny dzień zmagań, a ja właściwie widzę się z wami jutro. Jeszcze muszę przysiąść do montażu, jeszcze zalać beczkę i jeszcze coś miałem zrobić. Aha, przypiąć ten kabel do sufitu. Nie zawracam wam już, ale widzimy się z rana. Dzień jak co dzień, czyli wypuszczanie zwierząt i patrzcie tutaj. O, owieczki, skoczy pewnie, o, tak wygląda właśnie owieczka, kiedy chce bardzo wyjść na trawę. Powiem wam, musiałem je zamknąć dzisiaj, bo nie, jak wiecie, nie miałem wybiegu. No i zaraz wam opowiem sytuację, ale pozwólcie, że się trochę rozpakuję, że tak powiem, i ogarnę się, bo naprawdę zdarzyła się nieciekawa sytuacja. Ale o tym już za chwilkę, ja tymczasem wypuszczam kurki moje stare tutaj na wybieg. Patrzcie, jak pięknie to wszystko się prezentuje, jak już wszystko te... Ja pierdziel, ale się grzmotłem. Idealnie jeszcze kamerę chyba trzymałem na siebie. Ojeju, zahaczyłem się o siatkę, no także jak widzicie, furtkę trzeba zrobić i to jak najszybciej, bo siatka ciężko daje radę. Ojeju, ale się wywaliłem, no patrzcie, jeszcze tu na wizji. Nigdy się tak nie zdarza, że takie rzeczy nagrywam. No jak widać, dzisiaj się udało. Idziemy wypuścić kury już po tym wszystkim. Wypuścimy je, niech wychodzą. Powiem wam, bardzo fajnie ten wybieg się sprawuje. Tak mi się mega podoba to wszystko, jak tu jest zrobione. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mają kompost, a to jest duży atut, i tak tu ta, jakby trawy tu nie było, mogą sobie grzebać, jest naprawdę super, wydaje mi się, że naprawdę mają to fajne, ale to fajne warunki, także mega się cieszę, no bo no ślicznie jest, nie? Kurki sobie łażą i teraz właśnie pokażę wam, jak dominuje, o, mały kogucik, patrzcie, on jako pierwszy tutaj dyryguje na wyjściu, zaraz szybko pieje, wskakuje na kompostownik z reguły na początek, no i działa. I ogólnie nie wiem, czy mi uwierzycie, czy nie, ale ten mały goni te największe koguty, także to jest naprawdę niesamowite. No ale tak one się właśnie charakteryzują tym, nie, tą zadziernością, taką walecznością. Także ten mały naprawdę jest tutaj najmocniejszy w stadzie. No, tak to wygląda. Ja po upadku, widzicie, ja ogólnie, widzicie mnie zawsze w tych samych rzeczach. Pewnie się pomyślicie sobie, co za brudas. Moje dni ostatnio wyglądają tak, od chyba 2 tygodni, no nie codziennie, bez przesady, ale od 2 tygodni wygląda to tak, że przychodzę do domu, wychodzę jakoś tam, no nie wiem, no nie jakoś wcześnie, no 8, 9, zależy jak tutaj się ogarnę, czasami budzik nie zadziała na mnie, także będzie to nawet i 10. Przychodzę, wypuszczam zwierzęta i wygląda to tak, że kończę dzień o 22, wczoraj o 23:30, no z reguły różnie jest naprawdę. No i wygląda to tak, że wszystkie rzeczy, które mam na sobie, są tak uwalone, że ja wszystko, co mam na sobie, daję do pralki, wstawiam pralkę na krótki, no, samą pralkę z tymi rzeczami wstawiam na krótki tam tryb i te pranie później na wieczór wywieszam, jeszcze podsuszam, wywieszam i rano się ubieram w to samo, bo po prostu... tak są brudne te rzeczy po tych pracach tutaj w ogrodzie, no wiadomo, także tak to u mnie wygląda, także się nie przeraźcie. No i co, powiem wam, dzisiaj taka pogoda taka średnia, trochę słoneczka, trochę nie, o, ale zależy mi na tym, żeby nagrać wam, jak ten mały goni tych dużych, bo to jest naprawdę niesamowite. Także o, Czarek nawet przyszedł, a ja teraz powiem wam, mam misję, bo muszę wygnać owce poza
tutaj ogród i je dać na wybieg tu na pole. One fajnie, bo one się trzymają tutaj płotu, także mam pewność, że one nigdzie nie uciekną, ale sami zobaczycie, że nie będzie to łatwo. Już chyba trzeci lub czwarty dzień z rzędu, to już się tak łatwo nie nabiorą. Ale spróbujemy oczywiście na ziarno. Chodźcie! No, zapomniałem bramę otworzyć, kurde. Lepiej bramę mieć już otwartą. Ale no nic, czekajcie. Otworzymy. I uwaga, pastuch. I tutaj zawsze czekajcie, patrzcie. Ale to będzie ciężkie, co? Chodźcie, chodźcie, Frusia. O, o, patrzcie. Frusia, Suzy, no chodźcie. No one wiedzą, one wiedzą, one nie są głupie. Także... I teraz najlepiej tak jakoś wyjść, żeby... Nie. Szybko zamykać. O. Widzieliście, jak poszły za mną? No. Są wariateczki, co? A tutaj mają znacznie lepiej, bo wiadomo, mają tej trawy tam dużo. A jak ja tu działam cały dzień, to po pierwsze, no nie mają tutaj co jeść, umówmy się. Po drugie, wiadomo, brudzą, bo one sobie nie wybiorą jak pies, że zrobi to na trawie. Także brudzą. No i po trzecie, przeszkadzają też dużo, bo jakbym tu miał drzwi otwarte, to już by tego nie było, to by było rozwalone. No i wiadomo, jak to jest. Każde zwierzę to swoje jakieś minusy i plusy. Ale właśnie, muszę wam powiedzieć fajną, jedną ciekawą rzecz. Zapraszam. Mamy już pierwsze jajko od tych tutaj kurek. I te jajko znajduje się tutaj. Patrzcie, jakie malutkie jajeczko. Te jajko znalazłem, już wam powiem. Ja sobie je odłożyłem, bo akurat filmu nie nagrywałem. To mówię, odłożę. I sprawdzimy, czy nie ma jakiegoś kolejnego. I te jajko znalazłem, powiem wam, w tamtym rogu, w prawym. Tak sobie się rozglądam, czasem nie ma kolejnego jajka, bo w sumie to było nawet nie wczoraj, ale przedwczoraj. No i powinno być jakieś jajko. Aha, ale oprócz tego jajka widziałem, że było tu jakieś jajko zniesione na grzędzie, ale było one o słabej konstrukcji i zapewne już one to wydziobały, niestety. Nie zdążyłem upilnować, widzicie? No ale kolejnego jajka nie ma, chyba że gdzieś jest zakopane. No i powiem wam tak, ja teraz karmię je mieszanką. No i nie dopilnowałem trochę tego, żeby tam włożyć taką przeduszkę, tą co robiłem. I patrzcie, ile tu jest tego zboża. Także ja jestem po prostu załamany, ile one tutaj zmarnowały. Ale spokojnie, bo nic nie dostaną, póki nie zjedzą tego. Bo naprawdę rozwaliły tutaj nie wiem ile kilo, ale podejrzewam, że nie wiem, 60 kilo leży tutaj na podłodze właśnie. No i one muszą to przejeść, no bo nie ma, że nie ma, że nie po prostu. Także tak to się prezentuje, młode kurki. Aha, i jeszcze czeka mnie dość ciężka sprawa, bo muszę je zaobrączkować. Muszę je zaobrączkować dla własnego siebie, żebym wiedział, które kury są które, które kury kupiłem kiedy i po prostu muszę to zrobić. Także czeka mnie naprawdę ciężkie zadanie. No bo wiadomo jak to jest, a jak już obrączkowanie będzie, no to wiadomo, przydałoby się przyciąć lotki. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy lepiej się przycina jedną lotkę, czy dwie lotki. Niby jedną lotkę się lepiej przycina, bo w ten czas nie mają tej równowagi. Ale powiem wam, muszę jeszcze przeczytać się was, zapisać gdzieś się was zapytać gdzieś tam na Instagramie o radę. No, a teraz musiałem przerzucić jeszcze wczoraj tyle zboża, żeby dostać się tam do końcówki tej rury i włożyć tą przeduszkę, żeby im już ta pasza nie leciała. Ale szczerze powiem, że nie wiem, czy im nie leci nadal, bo patrzcie, czekajcie. Zobaczymy. Nie no, nie leci, puściutko jest. O, patrzcie. Puściutko jest, także mają tylko to, co tu. No i ja pozostawiam im tylko z tym. Także niech sobie radzą, mnie to nie interesuje, ale to ma być zjedzone. Naprawdę, nawywijały nieźle, no ale wiadomo, to nie jest kury, to nie jest kury problem, że tak powiem, jej wina, o tak powiem to nie jest jej wina, tylko to jest moja wina, no oczywiście, no bo przecież
wiadomo, że kura wygrzebie, rozgrzebie i trzeba po prostu jej to ograniczyć. Ja tego nie zrobiłem, bo zapomniałem wsadzić rury wentylacyjnej, musiałem swój błąd naprawić, no i teraz muszę ten błąd, kurde, odpracowywać. No, no ale dobra. Wyjedzą ładnie, jak nie, to później się rzuci na kompost tamtym czy coś i na pewno się nie zmarnuje. Także tak to wygląda u mnie. Zrobiło się masakrycznie ciepło, no i trochę wiecznie, ale powiem wam, co u mnie. Ja działam sobie tutaj z podłączeniem wody, żeby w końcu ta woda była. Powiem wam tak, teraz mam trochę wytłumaczę, co i jak tu się dzieje. Wczoraj skończyłem elektrykę i dzisiaj, no i pamiętacie, zresztą tą beczkę też montowaliśmy. Patrzę, czy nie rozwalają mi jaj, ale wiecie, jak one te jaje rozwalają w głównej mierze? Łapią od spodu, od gniazd i tam rozwalają. Się nauczyły stamtąd, także trzeba będzie tam i wszędzie zawsze pod gniazdami jakąś deskę przybijać, żeby one nie miały dostępu do jaj od spodu. I patrzcie, są kury, które szukają od spodu nawet pękniętych jaj, ale dobra, o tym później. Wczoraj zamontowałem tą beczkę, no jak wiecie, te wężyki kleję na klej na gorąco, no i włączyłem je, o właśnie, pokleiłem je do tych dziurek. No i wyobraźcie sobie, że trochę nieszczelnie, że troszeczkę mi tam się skraplało, no i mówię, no tak nie może być, no bo to musi być szczelnie, no nie? Także niestety musiałem to rozwalać, napełniłem całą beczkę 200 litrów i musiałem ją później zlewać, ale zlewała się automatycznie przez całą noc, tak podłączyłem, bo mówię, nie będę tu czekał, aż ona się zleje. No i dzisiaj z rana wziąłem się za ponowne jej układanie. Ale dobrze nawet, bo i tak trzeba było to na nowo zrobić, bo powiem wam, teraz odcinam narożnik tutaj tej płyty, bo trzeba tutaj dać płytę, bo te deski są dosyć stare i uginały się pod tym, no 200 kilo jednak, także uginały się, no i nie można by było to tak zostawić, musi to iść na płytę, a ta płyta już sobie rozłoży ciężar na tutaj kantówki, jedną, drugą, trzecią, deski, także w ten czas będzie bezpiecznie. No i muszę zacząć od przecięcia płyty, ten narożnik, żeby był odcięty, bo tutaj mam to nierówne, tu wężyki, także cały ten narożnik sobie odetnę. No i działamy z położeniem płyty. Jak już płytę położymy, to możemy brać się za zbiornik. Mam nadzieję, że tym razem uda się go szczelnie pokleić, bo jest to trochę niefajne, jak wiecie, pokleicie i się okaże, że on nieszczelnie. No niefajne, no ale co, działamy. Trzeba robić. Vera właśnie mi też kupiła kabel jeszcze, bo mi zabrakło do skończenia tutaj elektryki. Więc mogę wam powiedzieć, że chyba dzisiaj skończę tą elektrykę już w całości tutaj, znaczy w całości, no jeszcze nie będzie paru rzeczy, typu nie wiem, jakieś jeszcze dodatkowa lampa czy coś takiego, ale będzie już skończone to gniazdko, o, to gniazdko już będzie podpięte do prądu, no i fajnie, bo będzie już wszystko zrobione i będzie fajnie, to co zamierzałem, to będzie działać. Mega się cieszę, a jak zastanawiacie się, dlaczego ze wszystkim się tak spinam, to chyba już wam mówiłem, że idę się położyć na operację. Właściwie to za 3 dni, więc zostały mi ostatnie 3 dni tutaj rewolucji na farmie, więc naprawdę się spinam, bo nie dosyć, że wiecie, że tu rzeczy to trzeba jeszcze trochę pomontować, miniaturki i no, i tak to widzicie wygląda, także niedokończone sprawy muszą być dokończone, żeby to jakoś tak wyglądało i ja później będę niezdolny do jakichkolwiek tam cięższych rzeczy przez 2-3 tygodnie. Także to też będzie trochę takie lipa, bo no wiecie, filmy też nie będą, znaczy będą filmy, bo mam na zapas, ale nie będę mógł nagrywać nic takiego dosyć ciekawego, chociaż myślę, że też będzie to ciekawe, jak będę sobie radził, a w zasadzie nie radził po operacji tutaj ze wszystkim. Oczywiście będę miał pomoc ze strony dziewczyny, mamy czy kogokolwiek, no ale wiadomo, jak to bywa. Także no co mogę powiedzieć, działamy dalej, nie poddajemy się, wycinam narożnik. No i co? Podłączamy zbiornik, żeby już miały wodę, bo na tym mi zależy, żeby już miały wodę i grało i stykało. Aha, jeszcze pochwalę się wam, jak karmidło zamontowałem. No, nie nagrało się, ale dzisiaj coś mam kiepski dzień, bo patrzcie, się tutaj wywaliłem z tej drabiny tak troszkę. Ale co? Chciałem wam pokazać, jak sobie zamontowałem. O, tutaj właśnie automatycznie ta woda się zlewała wczoraj z tego zbiornika. Tutaj jest trochę brudno, mokro, bo wczoraj tu wiecie, musiałem trochę ogarniać. No i podwiesiłem sobie ładnie karmidełko, tyle nad ziemią. Fajnie wszystko i patrzcie na czym, na zwykłym druciku. Fajnie zaplątałem, uznałem, że drucik będzie fajny.
bo będzie się fajnie i długo trzymał. No jest taki niewidzialny dosyć. Także to tak zrobiłem, tu jest wszystko fajnie. No i widzicie, tak powoli wszystko do przodu, widzicie, zmiany, zmiany i zmiany, cały czas coś nowego. Mamy godzinę, zgadza się, zobaczymy, czy wszystko dobrze chodzi. 12, no ja nawet nie wiem, która jest godzina. No jest, no prawie 12, to też pokazuje prawie 12, jest dobrze. Idealnie, super, bardzo mnie to cieszy. Ja działam dalej, bo powiem wam, nie wyrobię się jeszcze nagrywanie i wszystko. I totalnie się, mam poczucie, że będę musiał jechać do szpitala na 6 rano. A ja jeszcze nie będę miał coś skończone i takiego, wiecie, na pewno, wiecie, no milion rzeczy nie będzie skończonych, ale takich, co sobie wziąłem za cel, muszę skończyć. Działam, nie przedłużamy.